Drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, umiłowane kandydatki na boginie, umiłowane kandydatki na kobiety, na mądre, myślące kobiety. Podobno takie też istnieją. I mówię do Was w nadziei, że trafi to do kilku mądrych kobiet, które będą wiedziały, co z tym materiałem zrobić. A więc, drogie, ukochane kandydatki, istnieje takie przekonanie, taka bajka, taka fama, że jak facet dostanie za wcześnie, to facet traci zainteresowanie kobietą. I bardzo często tak się właśnie zdarza, że kobiety mogą podać dziesiątki przykładów, że one zdecydowały się dać facetowi to, co mają najwspanialszego według nich, najpiękniejszego według nich i to, czego ten facet tak bardzo pragnął. I jak facet to dostał, to okazało się, że jest idiotą, kretynem i w ogóle nie jest zainteresowany tą kobietą, a był zainteresowany tylko tym, żeby dostać. Drogie, umiłowane, ukochane kobiety, ta fama, która istnieje od tysięcy lat, ma w sobie cząstkę prawdy. I ta cząstka prawdy polega na tym, że facet potrzebuje trochę więcej czasu niż kobieta, żeby wydzielić oksytocynę. Ten facet tak tej oksytocyny od razu nie wydziela. To znaczy, u faceta się wydziela testosteron. Testosteron powoduje, że on pragnie kobiety. On pragnie kobiety nie tylko całą duszą, nie tylko całym swoim rozumem, ale również swoim ciałem. Kobieta faceta pragnie duszą. Kobieta na początku pragnie faceta duszą i jest święcie przekonana, że ten facet odczuwa podobnie. Facet odczuwa zupełnie coś innego, coś zupełnie innego odczuwa i facet dąży do połączenia w całość nie tylko dusz, ale przede wszystkim do połączenia ciał. Po tym przy długim wstępie przejdę do tego, co zrozumiałem po wielu, wielu latach. Po wielu, wielu latach zrozumiałem, że to jest ostatnia wierutna bzdura, że facet jak dostanie, to traci zainteresowanie. Nie, dzieje się coś zupełnie innego, mechanizm jest zupełnie inny. Mechanizm powodujący, że tak cudnie zapowiadająca się para rozpada się, to nie dlatego, że ten facet dostał to, czego chciał, tylko facet traci zainteresowanie tym nowym rodzajem znajomości, gdyż kobieta pod wpływem seksu, pod wpływem współżycia, kobieta się bardzo zmienia, facet się tak bardzo nie zmienia. Facet owszem, może troszkę mniej pragnąć, natomiast on cały czas pragnie tej cudownej, wspaniałej kobiety, która na początku była. Na początku była taka kobieta, która się cały czas do niego uśmiechała, która cały czas się nim zachwycała i nagle się pojawia zupełnie inna kobieta, która pragnie z nim związku, a nie radości. A on oczekuje, że ta kobieta, którą poznał, ta radosna kobieta, że ta kobieta stanie się jeszcze radośniejsza, a nie bardziej związkowa. I w związku z tym chcę Was poinformować, drogie ukochane kobiety, że ciąg dalszy będzie później, ponieważ to byłoby za długo i mogłoby to Was zmęczyć i mogłybyście nie zrozumieć całej puenty. Pozdrawiam serdecznie.